Hej, witam serdecznie z tej strony, oczywiście Kinezyna. A tu mamy kolejny odcinek Scooby-Doo, piramidalna zagadka. Ostatni odcinek był dość krótki. Sama gra też jest w ogóle krótsza niż pamiętałam, że była. Może postaram się już dzisiaj ją zakończyć. Dalej, kochani, musimy działać szybciej niż mumia. Tak, myślę, że już chyba dzisiaj powinno mi się udać. Wróćmy do piramidy. Mam wrażenie, że coś przeoczyliśmy. Tak, ja wiem, co przeoczyliśmy. Właściwie nie przeoczyliśmy, tylko wtedy jeszcze nie mieliśmy możliwości. Rety! Znowu ta okropna piramida! Tak, okropna! Nie no, bardzo ładna jest w sumie. Dobra, musimy iść. Dokąd teraz? Na obiad! No to też swoją drogą. Pobieram, Scooby! Jest pora obiadowa. Chodź, Fred. Zajrzyjmy jeszcze raz do komory sługi. Może coś przeoczyliśmy? Nie przeoczyliśmy, przecież wiemy, że ta mapa tam jest. Tylko musimy ją przerysować. Mamy serwetkę i węgiel, Fred. Użyjmy ich do przerysowania mapy. To był świetny pomysł. Patrz, to chyba ważna wskazówka. Kamień z pęsetty. Ciekawe co to? Myśmy się to pęsetta. Na pewno go znajdziemy, bo mamy kopię mapy. Dobra. Mamy kopię mapy. Mogę ją obejrzeć? To nie to. Spróbuj jeszcze raz. To nie to. No dobra, nie mogę jej obejrzeć, ale wiem, gdzie muszę jechać. Dołączmy do reszty. Już wychodzimy stąd. Ruszmy się, kochani. I teraz muszę wrócić do Sfinksa. Tak, ruszać się, ruszać się. Poznaję to miejsce! No wow. Dalej, mówisz kochani. To za każdym razem, kiedy tu jesteśmy. O, jaki ten Sfinks wielki! W Egipcie archeolodzy odkryli wiele Sfinksów, ale ten jest największy. Trochę się powtarzają w sumie. Wracamy na statek. Świeże ryby! Racja, Scooby. Musimy się jakoś przedostać na drugi brzeg. Może kapitan Maszt weźmie nas na swój statek? Dokładnie. Musimy tam jechać na wykopaliska. Widzę, że nie dajecie za wygraną. Tym razem wiemy, za czym się rozglądać. Za kamieniem. Wow. Za kamieniem z Pensety. I tym razem mamy mapę. Rozejrzyjmy się jeszcze raz. Mam nadzieję, że Scooby trzyma się jeszcze na łapach. Dlaczego tylko Scooby miałby się nie trzymać? Okej. To muszą być te wykopaliska, tak? Czy jakoś tak? Nie pamiętam już dokładnie, jak to było. Nie. Dobra. Tego nie musimy klikać. Próbuj dalej. W końcu się uda. To te wykopaliska. No dobra, Scooby. Kop przy kamiennej ścianie. Według mapy kamień z Pensetty jest właśnie tam. Scooby-Dooby-Doo! Mamy kamień z Pensetty. Dobra robota, Scooby-Doo. Szybko, zabierzmy stąd ten kamień. Ciekawe, że nikt wcześniej tej mapy nie odkrył, tego nie wyciągnął. Zabierzmy ten kamień na drugi brzeg. Taszczycie ze sobą niezły balast, moi przyjaciele. To nie żaden balast, tylko wielki kamulec. Wielki i ciężki. Zaniesiemy ten kamień do Sfinksa. To raczej taka definicja balastu. O, przerwa obiadowa. Dalej, kochani, wrócimy tą samą drogą. Scooby kudłaty ucieszyliby się na przerwę obiadową. Idziemy. Trzeba sprawdzić, co jest z tyłu. Moglibyśmy to sobie podarować. Nie, bo inaczej byśmy nie rozwiązali zagadka. Nic się tu nie zmieniło. Zagadki. Nadal nie wiemy, co znaczą te symbole. Musi być jakiś sposób na rozszyfrowanie. Wiemy, co znaczą symbole. Patrzcie, te symbole wyglądają identycznie jak te na kamieniu z Pensetty. Naciskajmy symbole na ścianie w takiej samej kolejności, w jakiej zapisane są na kamieniu. Ptaszek. S.
sowa. Sowa i ptaszek. Facet z oknem. I siedząca kobieta. O ile to kobieta. Yeah, otworzyliśmy drzwi. Słyszycie? Nareszcie coś się dzieje. Zmykajmy stąd! Tak! Zaraz, to chyba jakieś wrota. W dodatku się otwierają. Za Chiny nie wejdziemy do środka. A za Scooby chrupkę? Mowy nie ma, żebyśmy weszli do środka. A zmienicie zdanie za 4 Scooby chrupki? A z czwartej strony to nie ma tam nic strasznego. I znowu padla. Jego? I 2 dla pudła tego. No kochani, czas ucieka. No. Kurczę, tu nie jest strasznie. Tu jest ciemno i strasznie. Strasznie? Niewielkie to pomieszczonko. Musi tu być jakieś inne pomieszczenie. Poszukajmy drzwi. A mamy latarkę, nie możemy jej zapalić? Dobrze, że mamy latarkę. Dalej, kochani. Skubidubidu! Ej, ale fajowska płaskorzeźba. To chyba słońce. W tej rzeźbie brakuje jednego fragmentu. No i brakuje skarabeusza, którego mamy też w ekwipunku. No kochani, mamy cały medalion ze skarabeuszem. Sprawdźmy, czy pasuje. To w końcu nie boli. Oj, byś się zdziwił. Co ja gadam? Pewnie, że boli. A jak będzie jakaś pułapka, przekują was wielgaśne kolce, spadnie wam sufit na głowę. O kurczę! To są wrota, a kluczem był medalion. To Thelma! Znalazła się! Nareszcie! Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że cię widzę, Velmo. Bałam się, że zostanę tu na zawsze. To straszne! Ale kto cię tutaj zamknął? O, wszystko stało się tak szybko i niespodziewanie, że nie zdążyłam się przyjrzeć, ale naturalnie mam kilka typów. No to szukajmy dalej. W końcu znajdziemy winowajcę. To mumia! Co? Kto się przebiera za mumię? Wybierz i wskaż na ekranie. Jeśli mam być szczera, to chyba nie zgadnę. Całe pomieszczenie jest nimi zasypane. To wszystkie skarby wielkiej piramidy. Bo jeśli mam być szczera, to mam dylemat pomiędzy Józefem a Pickwingami. Kto nam dał koszulkę, nie jesteśmy już w Kansas? Chyba Shaber. Wybierz podejrzanego, a my sprawdzimy, czy masz rację. Ale tutaj jest Księga Przychodów. Księga Przychodów. Ktoś potrzebuje więcej klientów, inaczej będzie musiał zamknąć interes. No właśnie, a Pickwingowie nie mają żadnego interesu. O Jezu, nie. Ale co by na przykład Izmaelowi Masztowi by przyszło z kalkulatora? Józef mi najbardziej pasuje. Kto to może być? Czy mumia jest prawdziwa? A może to tylko ktoś w przebraniu? No ktoś w przebraniu, tylko kto? Kto według ciebie przebiera się za mumię? Nie wiem. Normalnie aż chyba zrobię wyliczankę, bo... Ene dueli kefake, tak? Wybierz podejrzanego, więc to a my będzie... sprawdzimy, czy masz rację. Dobra. Raz kozie się Pickwingowie. Józef jednak. To ty, Józef? 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 Nie trafiło.
Nasz przyjaciel Józef? No co ty, to dopiero Józef? Niespodzianka. Ale dlaczego? Józef? Niech zgadnę. Interes z dywanami nie szedł dobrze, więc Józef postanowił zgarnąć skarby. Najpierw rozprawił się z Telmą, bo myślał, że bez przewodniczki turyści przestaną się kręcić w pobliżu piramidy, ale kiedy się okazało, że to nie wystarczy, przebrał się za mumię i zaczął straszyć. Ale stał się nieostrożny. Całe szczęście. Sprytny plan Józefa spalił na panewce. Wszystko poszłoby jak po masełku, gdyby nie wy, wścibskie dzieciaki. Dobra robota. A ty skąd się tu wziąłeś? Złodziejaszka. Wybacz, stary. Musisz znaleźć inny sposób na łatanie budżetu. Skubidubidu! Nawet się zgadłam, ale strasznie. Szkoda, że musimy się rozstać tak prędko. Nie miałyśmy nawet okazji pogadać. Naprawdę strasznie mi przykro, ale czekają na mnie kolejne zagadki. Na nas też. A dokąd się teraz wybierasz? Do Addis Abeby. Podobno znajduje się tam wielki skarb, którego strzeże zombie. Zombie? To ty sobie tam jedź, a my zostaniemy tutaj. Nie ma się czego bać. Zombie naprawdę nie istnieją. Ciągle mu to powtarzam. To do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, pa. No dobrze, dokąd teraz? Do Paryża? Do Aten? Do Istanbulu? Do Polski? Jedźmy tam, gdzie nie ma mumii. I gdzie nie ma duchów. Ale za to są naleśniki. Super, naleśniki! O mamciu, to dopiero była przygoda! O kurcze, tutejszej kuchni inaczej nazwać nie można! No, nie można! Chodziło mi o mumię! Mumię? Gdzie? Gdzie? Coś mi się zdaje, że chłopaki wciąż mają Pietra. Co? Ej, nic z tego, stary. Ja nie owijam w bawełnę. Chwytasz? Nie owijam to a propos mumii. Świerszcze? Niektórzy ludzie wierzą, że w piramidach działają siły nadprzyrodzone. W każdym razie piramidy robią ogromne wrażenie. Niektórzy wierzą, że piramidy zbudowali kosmici i używali ich jako platform startowych dla swoich latających spodków. To mnie nie przekonuje. Myślę, że piramidy zbudowali ludzie na zamówienie faraonów, takich jak Amenhotep. Fred, znowu zaglądałeś do notatnika Telmy? Tak. Ej, zauważyliście, że ten sfinks nie ma nosa? Widocznie mu odpadł. Według anegdoty nos odstrzelił sfinksowi jeden z żołnierzy Napoleona podczas wyprawy do Egiptu. Dobrze, że matka Napoleona lubiła napoleonki, a nie na przykład ptysie. O kurczę! Weź przestań, to nie był taki zły tekst. Miło było, choć trochę się smażyliśmy w tym pustynnym skwarze. Miło, bo wszyscy przypominaliście mi przekąskę. Dlaczego? Bo w tym skwarze smażyliście się jak skwarki. Żadnych komentarzy? Dowcip był aż tak denny? No dobra, co dalej? Ale o co ci chodzi? Dokąd się wybierzemy? Na obiad! Nadal jesteście głodni? Ej, na walkę z oszustami zużywa się minimum 5000 kalorii dziennie, Fred. Gdzie on to wszystko mieści? No, wiesz... Cofam pytanie. Wolę nie wiedzieć. Ej, stary, masz jeszcze gumę do rzucia? Nie. Nawet pół listka? Za późno. Kudłaty, możesz sobie darować? Co? Nucenie, zagłuszasz fajną muzę. Kiedy ja komponuję? Fred, wszystko wskazuje na to, że w wehikule zagadek trzeba wymienić olej. Spoko, to się dobrze składa, bo w Egipcie olej jest jednym z ważniejszych towarów eksportowych. Olej to, bracie, i zostań w chacie! O kurczę! No co? To było drętwe. Nawet jak na ciebie. Nie drętwe, tylko oryginalne. Jak twój strój? Właśnie. Nazwałbym go strojem kempingowym. Nie zadzieraj z chodzącym ideałem. Chodzący to on jest, ale do ideału mu daleko. Grunge już całkiem wyszedł z mody. No, kochani, ruszmy się wreszcie.
Jest jeszcze wiele fajnych miejsc do zobaczenia. Jeszcze wiele musimy się nauczyć. A przy drodze widziałem znak do naleśnikarni Alseko. Naleśnikarnia Alseko? To taka sieć. Co wolisz, stary? Naleśniki czy fryty? Scooby-Doo-Doo! Hej, przyda nam się pomoc w rozwiązaniu tej zakręconej zagadki. Zanim zaczniemy, wpisz swoje imię. A więc, moi drodzy, to już koniec. To było krótkie. Na dodatek nie zgadłam, kto był mumią. Ale wszystko się skończyło dobrze. To, co widzieliście w czasie napisów, to ja nic tam nie gadałam, ponieważ oni gadali za mnie. A więc, do zobaczenia przy następnym projekcie i mam nadzieję, że ta krótka seria wam się podobała. Cześć. Ej, umieramy z głodu. Powiesz nam w końcu jak...